Kochani, chcę się z wami podzielić pewnym moim spostrzeżeniem. Przez wiele lat patrzę na ten świat i dotarło do mnie, że ponad 90% chorób psychicznych spowodował sam delikwent. My sami swoim myśleniem, swoim zamartwianiem się, swoim roztrząsaniem problemów doprowadzamy siebie do stanu, w którym nawet medykamenty przestają skutkować. I dlatego proponuję, jeżeli poczujesz, że mógłbyś być bardziej szczęśliwy, jeżeli poczujesz, że mogłabyś być bardziej radosna niż jesteś, to nie udawaj, że ci to przejdzie, bo w ten sposób, jak będziesz siedzieć i udawać, że przejdzie, to nauczysz się siedzenia w miejscu, nauczysz się bezradności. Jeżeli czujesz, że możesz być bardziej szczęśliwa lub że byłaś bardziej szczęśliwa niż teraz, to poszukaj pomocy. Albo chociaż dowiedz się, gdzie taką pomoc możesz zdobyć. I dlatego ja twierdzę, że ja nie należę do tych ludzi, którzy dają innym rybę. Ja twierdzę, że ja nawet nie należę do tych ludzi, którzy dają innym wędkę. Ja twierdzę, że ja należę do tych ludzi, którzy dają swoim klientom. Jeżeli przyjdziesz do mnie, to nie dostaniesz ani ryby, ani wędkę. Dostaniesz instrukcję obsługi, jak zbudować tę wędkę. Wiem, nie gramatyczne.